Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Jeśli miniaturka pokazywała wam innego Transformera, a teraz widzicie Megatrona z Ostatniego Rycerza, to znaczy, że znowu coś z nim jest nie tak i tym razem, odkąd znalazłem figurkę, zgubiłem miecz. Także póki nie odnajdę tej części, pokażę wam Transformera, którego bardzo lubię, a o którym ktoś niedawno wspomniał w komentarzach, a jest to Deluxe Special Ops Autobot Jazz z Transformers Reveal the Shield. Odkąd tylko pamiętam, Jazz był zawsze moją ulubioną postacią ze świata Transformers, generacja pierwsza po stronie Autobotów, i składała się na to tak jego osobowość, na to, że był specjalistą wśród Autobotów od ziemskiej kultury, że był też specjalistą od operacji specjalnych, no i też zawsze lubiłem jego zabawki i staram się raz na jakiś czas zdobywać kolejne inkarnacje tej wersji, choć mam też inne figurki Jazzów z innych cykli. Niemniej G1, tak, zdecydowanie bardzo lubię tę postać i jej zabawki. I też mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się jeszcze zdobyć coś może nieoficjalnego. Z jakiegoś powodu teraz ostatnio pojawi się tego prawdziwy wysyp, ale nie, wersji z Power of the Primes chyba sobie nie będę kupował. Wolę bardziej tego deluxa, który pochodzi z 2010 i już wam pokazuję, co jest w nim fajnego. Jak to zazwyczaj bywa z jazzami, tak generalnie transformuje się w białe auto sportowe, choć o ile oryginał był Porsche 935 Turbo, tak teraz trudno było zdobyć licencję na to auto, także jest to taka kombinacja, trochę Porsche, odrobinkę Pontiac Solstice w niektórych miejscach, ale i tak efekt końcowy jest całkiem przyjemny i kształt tego autka bardzo mi odpowiada. I oczywiście mamy bardzo charakterystyczne dla Jazza oznaczenia z numerem 4. Czerwono-niebieskie pasy. No i trochę trudno byłoby tutaj umieścić symbole Mighty, więc tego nie ma. I od przodu mamy bardzo ładny grill, przezroczysto-niebieskie światła. Trochę malowanka tutaj. Trochę tutaj. Niestety z tyłu nie mamy nic, także zakładam, że wtedy, gdy produkowano Jazza, weszliśmy już w ten okres, kiedy farba stała się luksusem, co widać ogólnie na całej tej figurce, pomijając te oznaczenia. Choć z drugiej strony, przy tych przezroczystych szybach mamy też przezroczysty dach, który został zamalowany na biało. I teraz na ekranie pewnie tego tak nie widać, ale na żywo troszkę rzuca się to w oczy, zwłaszcza przy odpowiednim świetle. Biały karoserii na większości zabawki jest taki minimalnie perłowy, jakby taki minimalnie przezroczysty, a to jest bardzo wyraźnie trwała biel. Niemniej, z daleka wygląda to całkiem w porządku, ale z bliska uważam, że plastik mógł być trochę lepszy. Muszę sobie przypomnieć, jak tę figurkę potraktowali Japończycy, żeby mieć pewność, czy przypadkiem ich wersja nie jest trochę lepsza pod tym kątem. I może też przy okazji zobaczę, czy ich wersja nie ma pomalowanych na srebrno kołpaków. Nie zdziwiłbym się. W każdym razie, jak widzicie, każde koło jest na własnym nicie, także ma dobry poślizg. W rezultacie, jeśli nasz Jazz jest dobrze przetransformowany, to jeździ po posadce bardzo dobrze. Zwłaszcza, że jeśli wszystko dobrze poutykamy na miejsce, to części, które widzimy pod spodem, nie wystają poniżej linii kół. A skoro już mówimy o podwoziu, tak wygląda. Tu mamy umieszczoną broń Jazza, jego ręce, bardzo ciasno złożone nogi. I już teraz widzimy, że farby tu za dużo nie ma. Niemniej, tak wszystko jest dobrze zorganizowane. W tym trybie czasem zdarza mi się, że te drzwiczki chcą trochę wyjść na zewnątrz. Muszę je wtedy wpinać i ponownie upewniać się, że wszystko jest na miejscu. Ale ogólnie powiedziałbym, że ten tryb dobrze trzyma się jako całość i ma też delikatnie ruchomy spoiler. Ogólnie powiedziałem, że jest to bardzo przyjemne autko, na którym można zawiesić oko. Choć patrząc na tył, kusi mnie trochę wziąć markery modelarskie w dłoń i coś tutaj jeszcze trochę podekorować. I w tym trybie Jazz posiada jedną funkcję specjalną. Żeby dostać się do niej, musimy otworzyć jego drzwiczki, za którymi, jak widzicie, coś się znajduje. To coś to głośniki do jego ataku dźwiękowego. I żeby je poprawnie wyciągnąć na zewnątrz, musimy wykorzystać ten zawias wbudowany w szyby boczne.
I teraz, żeby to poprawnie zrobić, musimy chyba zrobić taki miszmasz. Nigdy nie byłem wielkim fanem tej funkcji, głównie dlatego, że zawsze miałem kłopot z jej poprawnym ułożeniem. Ale chodzi mniej więcej o coś takiego. I w sumie ta instalacja, do której wpięte są głośniki, ma tyle punktów artykulacji, że możemy podejść do tematu ich aktywacji na kilka sposobów. Możemy je mieć przy otwartych drzwiach, możemy je mieć przy drzwiach zamkniętych. Wszystko zależy od waszych preferencji. Ja chyba jednak wolę wersję z drzwiami zamkniętymi, bo wtedy Jazz może spokojnie jeździć po ulicy. I te bardzo ładnie pomalowane głośniki mogą być wykorzystane albo jako broń dźwiękowa, albo jako sposób na odtworzenie najnowszego przeboju tych pociesznych ludzi. No i w tym trybie możemy też przetestować funkcję ujawnić swą odznakę, z której zresztą powodu Jazz trafił do tej podlinii Generations. Mamy ją na dachu. Trzymamy nasz cieplutki palec na symbolu, na początku czarnym, ale gdy go nagrzejemy, ujawni nam prawdziwą tożsamość tego robota. Autobot, wszystko w porządku. I po tylu latach nadal lubię patrzeć, jak się zmieniają kolory na takich dekoracjach. No i to właściwie wszystko, co Jazz ma do zaoferowania w trybie pojazdu, także przejdźmy do porównań dla tej formy, zaczynając od innych reinkarnacji postaci z generacji pierwszej. Także tu mamy Voyagera Classics Optimusa Prima i Deluxe Titan's Return Chrome Doma. A dla osiągnięcia klimatu filmowego przedstawiam dwa Deluxe Premier Edition z Ostatniego Rycerza. Pierwszy Deluxe Bumblebee i Deluxe Barricade. I jeszcze dla klimatów Masterpiece, Autobracia, Sideswipe i Sunstreaker. I po cichu liczę, że kiedyś w końcu Takara Tomy dogada się z Porsche i dostanie licencję na to 935 Turbo, żebym wreszcie mógł mieć na półce oficjalnego Masterpiece Jazza. A póki to się nie stanie, będę rozważał zakup którejś z nieoficjalnych wersji, których, tak jak mówiłem, robi się coraz więcej. No i myślę, że teraz możemy już przejść do transformacji, która moim zdaniem jest całkiem zadowalająca, a jednocześnie w miarę szybka. Także najpierw przechodzimy na podwozie, skąd wyczepiamy broń Jazza, schowaną przed ramionami. Możemy ją od razu przetransformować, co wymaga tylko przesunięcia jednej dźwigni z lufą do przodu. I już broń gotowa. Odstawiam ją na chwilę na bok i wracamy do głównej figurki, gdzie ponownie musimy najpierw otworzyć drzwi. I to też w sumie nie wygląda tak źle. I lubię w tej transformacji to, że nie każe nam zaczynać od konkretnej strony. Możemy albo najpierw złożyć nogi, albo korpus i ramiona. Wszystko zależy od nas. Ja jednak zazwyczaj wolę najpierw zacząć od nóg. Także jak widzicie, musimy je rozharmonikować. Najpierw wyczepiamy je od dachu. I już sam ten ruch zaczyna je rozciągać do ich docelowej długości. Teraz możemy lekko podnieść ten spoiler i zacząć obracać nogi na tych ukrytych zawiasach. I gdy to robimy, teoretycznie powinny nam się rozprężynować elementy nad stopami. Choć może też warto lekko sobie też wysunąć stopy na zewnątrz. Być może to pomoże. Sprawdźmy. Tak, to pomogło. Także teraz pilnujemy, żeby te wszystkie części miały gdzie się rozsunąć. I też pilnujemy, żeby tym częściom w paradę nie wchodziły pięty, co jak widzicie na moim egzemplarzu właśnie się zdarzyło. Ot, taka rzecz, którą trzeba po prostu pilnować. O, i teraz możemy już to rozwinąć. O, właśnie tak, jest super. I teraz po pełnym rozłożeniu kolan i rozczepieniu nóg, dolna część Jazza w tym trybie jest gotowa, także przejdźmy do góry. I tu już powinno pójść szybciej, jeśli jeszcze to się nie stało samo z siebie. Wyczepiamy dach od przedniej maski.
Następnie przechodzimy do przedramion i ciągnąć za nie. Wychylamy całe ramiona na zewnątrz. I teraz możemy nacisnąć palcem na czwórkę na górze maski, co rozszczepi te dwa elementy i wysunie do góry też fragmenty z kołami. I teraz możemy to wszystko rozciągnąć, co pozwoli nam zrobić miejsce dla głowy, która jest na autotransformacyjnym elemencie. Także w momencie, gdy opuścimy maskę, głowa pójdzie do góry. Jak widzicie, właśnie tak. Pilnujemy, żeby żaden element po drodze nie przeszkadzał w pełnym jej wysunięciu do góry, do mniej więcej takiej pozycji. I teraz pozostaje nam już tylko opuszczenie w dół ramion, wyregulowanie ich tak, aby wszystkie części były we właściwej przedniej orientacji, co już właściwie jest rzeczą kosmetyczną. I w ten sposób Jazz w trybie robota jest gotowy. I moim zdaniem w tym trybie Jazz wygląda bardzo dobrze. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że po pierwsze jest to bardzo czysta figurka i śmieci z trybu pojazdu praktycznie nie ma, jak również praktycznie nie ma nowej farby. Wszystko poszło na tryb pojazdu. Na szczęście naturalny kolor czarnego i białego plastiku są tak dobrze dobrane, że właściwie, pomijając szczegóły, z daleka ta figurka wygląda świetnie. A i też przy odpowiednim świetle widać dobrze modelowanie, które jest umieszczone na częściach. I jak widzicie, tak jak w przypadku wielu współczesnych transformerów, naturalną pozą tej figurki jest lekki rozkrok. Nie zawsze jestem tego fanem, ale myślę, że tutaj jest to ok. Z tyłu widzimy tylko i wyłącznie dach pojazdu, który często jest integralną częścią jego designu w trybie robota. No i tu mamy takie charakterystyczne kombinacje tylnych kół tyłu pojazdu, coś co też jest bardzo częstym elementem klasycznego Jazza. A tak to mamy całkiem fajny porządek. Dobra, humanoidalna figurka. Nie idealna, ale jeśli chodzi o stronę wyglądową, jasne, chciałbym trochę więcej farby na szczegóły, ale jak na Deluxa z roku 2010, uważam, że jest bardzo fajnie. Spójrzmy sobie jeszcze na głowę, która moim zdaniem może nie jest idealna, ale zdecydowanie widzę, że jest to Jazz. Wolałbym, żeby był uśmiechnięty. Ale tak, mamy jego charakterystyczne antenorożki, czarny hełm, niebieski wizjer. Zdecydowanie jest to głowa Jazza. I wspomniany wizjer przechodzi aż na tył głowy, także w zależności od tego, jak nam się uda umieścić za głową światło, oczy zaczynają bardzo ładnie świecić. O, to jest chyba optymalne ustawienie. Oczywiście nie jest to funkcja, która dla mnie jest krytyczna, ale uważam, że jest to miły dodatek. I skoro już patrzymy na tę figurkę z bliska, popatrzmy na szczegóły. Nie ma ich za dużo, ale te, które są, są zazwyczaj dosyć charakterystyczne dla Jazza. No tak, w tym miejscu chciałbym, żeby było trochę więcej farby. Te wszystkie elementy w figurce były za pomocą naklejki, ale kolorowe. Też trochę szarego, srebrnego tutaj w okolicach bioder też by się przydało. No, tutaj te szczegóły też są bardzo jazzowe, ale jednocześnie mogłyby mieć chociaż trochę więcej farby. No i tu mamy taki standardowy szary, który nie zawsze wygląda dobrze, ale tutaj jest ok. I z tyłu, jak to we współczesnych deluxach, za dużo od strony szczegółów się nie dzieje. Niemniej ta ilość szczegółów w połączeniu z tą grą kolorów jest dla mnie jak najbardziej zadowalająca. I teraz możemy już przejść do pozowalności. Standardowo zacznijmy od głowy, która jest na stawie kulkowym, także może patrzeć w dół, do góry, lekciutko się przechylać na boki i oczywiście obracać się o 360 stopni, także tu mamy jazzowego egzorcystę i jest to prawdopodobnie jedyny Autobot, który zwróciłby wam uwagę na to nawiązanie. Drzwiczki ze względu na transformację ruszają się, choć ja je lubię zostawić w ich docelowej pozycji. Dalej mamy ramiona, które są na stawie kulkowym, który pozwala na wychył do przodu ograniczony przez barierę z koła.
Do tyłu ograniczona przez drzwi, chyba że je zabierzemy z drogi. Wychył na boki, bardzo dobry. Nad łokciem mamy ruch w bicepsie. Dzięki właściwie dobrej woli projektantów mamy całkiem dobre zgięcie w łokciu, o wiele większe niż potrzeba do transformacji. I też ze względu na ich dobroć mamy też stawy kulkowe w nadgarstkach, co też jest fajne. Możemy z tymi rękami robić całkiem sporo jak na coś tak prostego jak Deluxe. Mamy też ruch w talii, ograniczony tylko przez dach, który możemy zresztą zabrać z drogi. Także bardzo fajnie. I teraz patrzymy na biodra. Kopniak do przodu, niczym nieograniczony. Kopniak do tyłu, no dach i tu już wiele nie zdziałamy, choć gdy go zaprzężymy do współpracy, jest całkiem dobrze. I mamy też szpagacik, mniej więcej taki, ale więcej nie potrzebuje. W udach mamy ruch na boki. Ze względu na transformację mamy świetne zgięcie w kolanach, które też czasami działa nie w tą stronę, którą lubię, ale powiedzmy, że to nie jest wada, to dodatkowa funkcja specjalna. No i dzięki tej transformacji mamy też lekki ruch stóp. Także jeśli chodzi o pozwalność, myślę, że jest całkiem fajnie jak na Deluxa z tamtych czasów, a i też we współczesnych czasach, 8 lat później, byłoby to całkiem fajne. Niestety test pozwalności ujawnia też główną wadę tej figurki w moich oczach. Nie wszystkie elementy wpinają się w swoje docelowe miejsca w trybie robota, co bardzo widać, gdy niechcący poruszymy klatką piersiową. Ta cała autotransformacja nie ma definitywnej pozycji końcowej, która by klikała na miejsce. I tak samo ruch przednich kół, do których są podpięte od spodu ramiona, zresztą jeszcze mają własną dźwignię pod spodem. Tak, wolałbym, żeby to może gdzieś się zazębiało. Jasne, dzięki temu mamy trochę większe możliwości przy pozowaniu, ale mimo wszystko jakaś zdefiniowana pozycja końcowa byłaby fajna. No i to też. Jeśli nasze kolana nie są bardzo luźne, to nie jest problem, ale jeśli tracą na sztywności, to zaczyna być lekko frustrujące. Także tak, zdecydowanie wolałbym, żeby więcej elementów w tej figurce wpinało się w konkretne miejsca na potrzeby trybu robota. I tak jak w trybie pojazdu, w trybie robota Jazz może aktywować swoje głośniki i ponownie dzięki złożoności platformy, na której są zamocowane, może je aktywować i odsłonić na kilka różnych sposobów i tak naprawdę nie ma żadnego najlepszego, wszystko zależy od waszych preferencji. No i jeśli chodzi o bardziej konwencjonalną broń, w ręce Jazza możemy włożyć jego własny osobisty pistolet. Zresztą jego ręce mają otwory 5 mm, także są kompatybilne z większością broni współczesnych transformerów. Do tego jeśli spojrzymy z bliska, zauważymy, że bliżej końca lufy mamy dwa gniazda klipsowe, do których możemy podpinać inne akcesoria. A że głośniki też są mocowane na takich gniazdach, możemy podczepić je do lufy, by stworzyć jej rozszerzenie i zamienić pistolet Jazza w super pistolet, który ma jakieś tam szczegóły wylotów, a ze względu na swój kształt mi zaczyna trochę przypominać działo elektromagnetyczne. Choć pomysł Jazza strzelającego do przeciwników, jednocześnie puszczając im swój ulubiony obecny hit, też jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny. A może zrobić z tego tarczę dźwiękową? Jak widzicie, możliwości zabawy tymi trzema częściami jest sporo. Także może typ Rambo Jazza nie jest jakiś bardzo imponujący, ale dla mnie nigdy nie musiał być. No i znowu nadszedł czas na porównania, także pójdziemy w takiej samej kolejności jak w trybie pojazdu. Najpierw generacja pierwsza, także tu mamy Deluxe Prowla z Transformers Universe, a tu mamy Deluxe Target Master Kappa z Transformers Legends. Figurki filmowe. Deluxe Ironhide z Transformers Hunt for the Decepticons i Studio Series Deluxe Bumblebee. I jeszcze dwie inne wersje Deluxe Jazza, które posiadam. Pierwszy film Michaela Baya i serial telewizyjny Animated. No i tu mamy jeszcze masterpiece'owe wersje Prowla i Traxa. I mam nadzieję, że Jazz niedługo do nich dołączy. No i oczywiście nie mogło zabraknąć powszechnej puszki picia i potężnych 2 złotych. Podsumowując, pomijając kwestię
może nie najlepszego wpięcia się niektórych części w trybie robota i trochę za małej ilości farby w wspomnianym trybie robota, uważam, że Deluxe Jazz jest świetną figurką, która może przypaść do gustu tak fanom tej postaci, jak i po prostu ludziom, którzy lubią dobre figurki robotów zmieniających się w auta. Sam tryb pojazdu jest prosty, ale wygląda ładnie, transformacja jest prosta i gdy już jej się nauczymy, całkiem szybka. Tryb robota jest czysty, mało śmiecia, który nie jest częścią designu tej postaci i może nie ma aż za dużo funkcji, ale te, które ma, są w porządku i są tak naprawdę i tak tylko i wyłącznie dodatkiem do samego jestestwa Jazza, które dla mnie spowodowało, że ten Deluxe był obowiązkowy. Czy będzie i dla Was? Mam nadzieję, bo jest bardzo fajny, nawet jeśli nie zna się postaci. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.